Poranna rozmowa Radia Opole. W porannej rozmowie wita Państwa Aneta Skomorowska-Kołobza i witam także mojego gościa, pani Joanna Kardasińska z Fundacji Zamek Niemodlin. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Joanno, już za chwilę wojewódzka inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa, które właśnie dzisiaj się rozpoczynają. Jak to będzie wyglądało? Wojewódzka inauguracja na Opolszczyźnie rozpocznie się na terenie Borów Niemodlińskich, Ziemi Niemodlińskiej i bardzo piękne wydarzenie. Już za chwileczkę od godziny 9 startujemy i czekamy na wszystkich miłośników leśnego dziedzictwa. Organizujemy w ramach inauguracji rajd szlakiem Grodzisk po terenie Nadleśnictwa Tułowice. Europejskie Dni Dziedzictwa to zawsze dwa weekendy wrześniowe poświęcone zabytkom, imprezom towarzyszącym Poznaniu zabytkom w całym kraju. Bo tu mówimy o tym dziedzictwie materialnym, czy o niematerialnym także? Mówimy o w całościowym aspekcie, materialne, niematerialne. Temat przewodni, ta tegoroczna edycja, jest to edycja także jubileuszowa, bo 30. I rokrocznie zawsze jest motyw przewodni. W tym roku bardzo piękny temat, połączenie dziedzictwem. Czyli każdy organizator, który przystąpił do Europejskiego Dziedzictwa, miał jakby taką, można powiedzieć, swobodę pokazania, połączenia motywu przewodniego ze swoim dziedzictwem i tych wydarzeń jest bardzo dużo, one są przepiękne. I jak właśnie to zostanie przekazane przez organizatorów tych wszystkich wydarzeń, połączenie dziedzictwa? Każdy z organizatorów ma jakby tutaj swój pomysł. My pokazujemy jako połączenie dziedzictwem tutaj na ziemi niemodlińskiej, nie tylko jako zamek w książęcy, który, można powiedzieć, miał wpływy i oddziaływał na społeczność lokalną. Nadleśnictwo Tułowice, które tutaj dzięki uprzejmości i zaangażowaniu pracowników, no mamy tą trasę i pokazujemy te grodziska przepiękne, które są na tym terenie. Także Tułowicki Ośrodek Kultury. Wszystkie podmioty no, są ze sobą po pierwsze połączone, wspólna synergia, ale także pokazujemy to lokalne dziedzictwo. Dużym wsparciem także tutaj, można powiedzieć, zostaliśmy zasileni przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, ten oddział nasz terenowy z panią dyrektor Joanną Banik na czele, którzy właśnie tutaj na Opolszczyźnie bardzo intensywnie promują Europejskie Dni Dziedzictwa. Ja pamiętam, kiedy powstawała fundacja, 2017 rok, to były pierwsze wydarzenia, do których my przystąpiliśmy i rokrocznie bierzemy w nich udział i zainteresowanie tematyką dziedzictwa, nie tylko tego lokalnego, natomiast w takim ujęciu wręcz globalnym, bo te wydarzenia wszystkie będą w całej Polsce, no z roku na rok jest coraz większe i to bardzo cieszy. O 10 startuje rajd, zbiórka już właściwie od godziny 9 tam się będzie odbywała. I co jeszcze w ramach tych Europejskich Dni Dziedzictwa będzie się na pani terenie, że tak uproszczę, no to działo? Na naszym wspólnym terenie, nasze wspólne wydarzenie jest to właśnie ten rajd terenowy, 9 miejsce zbiórki. Na stronie zamku, jak i na stronie w Europejskich Dni Dziedzictwa, czyli edd.nit.pl, można znaleźć sobie to wydarzenie i to nasze wydarzenie ma wszystkie punkty programu uszczegółowione. Startujemy z miejsca leśnego postoju, jest to miejsce, które jest wyznaczone, są podane koordynaty, jest to miejsce przy drodze Niemodlin Grodków. No nie sposób przegapić, natomiast dla takiej pewności szczegółowo je oznaczyliśmy. Stamtąd o 10 ruszamy już po terenie Nadleśnictwa Tułowice w asyście przewodników lokalnych, także w asyście Straży Leśnej, właśnie szlakiem tych grodzisk. 5 punktów będzie można zobaczyć, poznać tą lokalną historię. A jak długi to jest szlak, od razu tutaj dopytam? Jaką kondycję trzeba mieć i jak długą wycieczkę przewidujecie? To jest bardziej wycieczka spacerowa dla, można powiedzieć, takich niedzielnych przyjaciół rowerów, jak najbardziej można przyjechać. Nie chodziło nam o wyczynowe poznawanie dziedzictwa, tylko można powiedzieć, no rower jest tym środkiem, który nam pozwoli. Każdy, kto potrafi, ma, można powiedzieć, no, minimalną kondycję. Sama trasa całościowo, tutaj można powiedzieć, jako ta pętla, ma około 8,5 km, natomiast ona jest z przerwami, z przerwą regeneracyjną na posiłek, który
planujemy tutaj dla uczestników rajdu. Czyli z dziećmi też się można spokojnie wybrać. Jak najbardziej są zapisy, tak, jest rejestracja na ten rajd. No na chwilę obecną już ona jest zamknięta, jeżeli chodzi o online rejestrację. Jeżeli ktoś chciałby jeszcze dołączyć, to są wolne miejsca, także można od godziny 9 jeszcze na punkcie startowym zapisać się na ten rajd. Natomiast w jak najbardziej spacerowym tempem będziemy tutaj podążać. To inauguracja w tym tygodniu, ale tak jak pani powiedziała, Europejskie Dni Dziedzictwa to są zawsze dwa weekendy wrześniowe. I w kolejny weekend, bodajże 17 września, jeśli się nie mylę, jedną z atrakcji Europejskich Dni Dziedzictwa będzie zwiedzanie kościółka w Obórkach. Dlaczego to jest takie wyjątkowe? Znaczy, ja generalnie zachęcam nie tylko jako tutaj przedstawiciel Fundacji Zamkowej, zajmujemy się zamkiem, ale także do poznawania lokalnego dziedzictwa, tego, które jest wokół, bo na ogół podczas Europejskich Dni Dziedzictwa są dostępne te zabytki, które na co dzień nie są dostępne, nie są otwarte dla osób odwiedzających, turystów. Z reguły zawsze lokalni koordynatorzy czy fascynaci organizują takie jedno wydarzenie właśnie wrześniowe i Kościół w Obórkach jako, można powiedzieć, zabytek architektury drewnianej, ceglanej, bo tam są różnego rodzaju przebudowy, przepiękny kościółek w powiecie brzeskim, będzie możliwy do zwiedzenia z przewodnikiem. Pan Grzegorz Neumann będzie oprowadzał po kościółku i można zobaczyć te obiekty, które na co dzień są zamknięte. My także jako fundacja przygotowaliśmy właśnie na ten drugi weekend, 17-18 września, takiego innego rodzaju poznanie Zamku Niemodlińskiego, ale także miasta. Wpuszczacie tam, gdzie zwykle nie wpuszczacie, na zamku? No w tym roku zaproponowaliśmy połączenie dziedzictwem. Zamek i Kościół Niemodliński, dwie dominanty architektoniczne, są ze sobą połączone i historią, i rynkiem niemodlińskim. No połączeni jesteśmy tym dziedzictwem i w tym roku zapraszamy na przechadzkę z przewodnikiem, historykiem sztuki o godzinie 16 i 17. To właśnie. W ten weekend czy za tydzień? Za tydzień. Mówimy teraz o tym drugim, 17-18, godzina 16-17, zapraszamy na przechadzki. Będzie można zobaczyć zamek w Niemodlinie troszeczkę pod innym kątem. A propos zamku w Niemodlinie, no to miesiąc temu mniej więcej odbył się pierwszy etnofestiwal. Dosyć dużym zainteresowaniem, jak na pierwszą taką imprezę się cieszył. Czy są już plany na przyszłoroczną taką imprezę, na drugi etnofestiwal? Można powiedzieć, że jako organizatorzy tak przewrotnie tutaj razem z partnerami nazwaliśmy ten pierwszy opolski etnofestiwal. Troszeczkę, żeby mieć motywację, żeby na pierwszym się nie skończyło. Tutaj się tak uśmiechamy. Tak, jak najbardziej chcemy kontynuować tą tradycję. To wynika też właśnie z tego połączenia dziedzictwem, które mamy odkąd jesteśmy tutaj na zamku i te elementy dziedzictwa niematerialnego, które odkrywamy, te zioła zamkowe, te bukiety Matki Boskiej Zielnej, ten rynek niemodliński, to wszystko ze sobą jest połączone, dało kanwę etnofestiwalu i w przyszłym roku jak najbardziej planujemy drugi. Też będzie wokół ziół, ziołolecznictwa i tych przepięknych wianków, które panie nosiły na zamku. Tak, zioła zawsze będą motywem przewodnim, natomiast w przyszłym roku planujemy w etnofestiwal w odsłonie międzynarodowej. Także szykujemy tutaj koncepcje i plany, także proszę śledzić stronę zamku. Na pewno będziemy zawczasu informować. Ale jeszcze szczegółów pani nie zdradza. Jeszcze szczegółów nie zdradzamy. No to jeszcze na koniec jeszcze raz, co, gdzie i kiedy, jeżeli chodzi o ten weekend Europejskich Dni Dziedzictwa, gdzie inauguracja wojewódzka i jak się można bawić. Inauguracja już za chwileczkę rozpoczynamy. O godzinie 9 jesteśmy na punkcie startowym. O godzinie 10 start rajdu Leśne Dziedzictwo, na które serdecznie zapraszamy, szlakiem grodzisk archeologicznych tu Nadleśnictwa Tyłowice. I przepięknym takim elementem będzie także ukłon w stronę badacza, archeologa, pana świętej pamięci Krzysztofa Spychały, gdzie podczas tego rajdu będziemy też promować jego wydaną książkę. Godzina 10. Zaczynamy na Opolszczyźnie Europejskie Dni Dziedzictwa. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Nie zatrzymuję dłużej, bo musi pani zdążyć na 9. Joanna Kardesińska z Fundacji Zamek Niemodlin była państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia na szlaku. Poranna rozmowa Radia Opole.